Trzeci tom, 21 lutego 1900 roku. Z Jezusem potrzeba dużo cierpliwości. Czystość osiąga się przez umartwienie i cierpienie. Dziś rano mój ukochany Jezus jak zwykle się opóźniał. Niech zawsze będzie błogosławiony, gdyż ciągle zaczyna od początku. Naprawdę potrzeba cierpliwości osoby świętej, aby to znieść, i trzeba mieć do czynienia z Jezusem, aby dostrzec, jakiej wymaga to cierpliwości. Kto tego nie doświadcza, ten nie może w to uwierzyć. Jest prawie niemożliwe nie doświadczyć z nim kilku małych przykrości. Po tym, jak cierpliwie na niego czekałam i czekałam, w końcu przyszedł i powiedział do mnie: Córko moja, dar czystości nie jest darem naturalnym, lecz jest nabytą łaską. Można je uzyskać, będąc miłym. Dusza staje się miła poprzez umartwienie i cierpienie. Och, jakże miła staje się umartwiona i cierpiąca dusza. Och, jakże jest pełna uroku. Czuję do niej taką sympatię, że szaleję za nią i daję jej wszystko, czego ona chce. Kiedy jesteś mnie pozbawiona, znosisz z miłością do mnie moją nieobecność, co jest dla ciebie najostrzejszą boleścią. Ja natomiast będę odczuwać do ciebie więcej sympatii niż dotychczas i przekażę ci nowe dary.